Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Prison Architect. Kontynuujemy naszą przygodę, jeśli ktoś chciałby kupić grę, link do kupna gry jest w opisie. Zaczynając, CNDC News. Dzisiaj w wiadomościach CNDC raport specjalny na temat stanu naszych więzień. Minęły 2 lata od oblężenia alchemików, w którym życie straciło wielu ludzi, a w tym prezes Charles Wallace. Dziś usłyszymy opinię wiodących ekspertów i zapytamy, jakie zmiany zaszły od tych tragicznych wydarzeń. Wpierw przeniesiemy się do najstarszego więzienia w stanie, które przeznaczono niedawno na rozbiórkę. Wiadomości na żywo tylko w CNDC. Dziękuję, Sara. W tym więzieniu przebywali najgroźniejsi przestępcy w kraju. Teraz jego mury zostaną zburzone, a w ich miejsce powstanie nowy kompleks więzienny. Jak widać za moimi plecami, budowlańcy już są na miejscu, a rozbiórka trwa w najlepsze. Jest z nami burmistrz miasta Calvin Heller. Dziękuję, że poświęcił pan nam chwilę na rozmowę z nami, panie Heller. Cała przyjemność po mojej stronie. Dawniej odpowiadał pan za surowszym podejściem do zarządzania więzieniem. Czemu zlecił pan rozbiórkę placówki, która przez długie lata stanowiła ucieleśnienie tej filozofii? Zarówno więzienie, jak i jego sposób działania stały się przestarzałe. Postanowiliśmy zastąpić je nową placówką o bardziej nowoczesnej polityce. Kilka lat temu media donosiły, że jest to ostatnie więzienie, które dysponuje komorą egzekucyjną. Lokalni działacze od dawna domagają się zniesienia kary śmierci. Czy uszanuje pan ich życzenie, czy odblokuje komorę egzekucyjną? Ta kwestia wciąż podlega dyskusji, ale zapewniam, że nie podchodzimy do niej lekko. Dziękuję, panie Heller, wracamy do studio. Wiadomości CNDC przedstawiają raport na temat stanu naszego systemu penitencjarnego. Po przerwie dołączy nas dyrektor Walter Hurst, specjalista w zakresie psychologii więźniów i resocjalizacji, czyli wszystko się jakoś tam ze sobą łączy. Jest i on. Ma telefonik, dzwoni do nas. Gratuluję nowej posady, panie prezesie. To wspaniała okazja, świeży początek. Będziesz mieć wolną rękę, więcej więźniów, wyższe wskaźniki recydywy. Przed tobą wiele wyzwań. Co do placówki egzekucyjnej, wybierz ją lub zachowaj i wykorzystaj. Decyzja należy do ciebie. Jeśli nie ty, zrobi to ktoś inny. Co się tyczy twoich celów, będą takie same jak twojego poprzednika. Wysokie dochody, wskaźniki recydywy i duża pojemność. To, jakie osiągniesz, zależy wyłącznie od ciebie. Jeszcze jedno, poprzedni prezes Charles Wallace zostawił list, który wręczał każdemu nowemu architektowi wyniesionemu w firmie. Jest tam garść dobrych porad, warto rzucić na niego okiem. Okej. Czyli zastałem takie małe burdello. Powodzonka. Dobra, przyjazd więźniów. Accept your first grant. Aha, czyli muszę wybrać sobie jakieś... Tutaj były kontrakty. Dobra, co my tu możemy szybko zrobić? Cel, prysznic, kuchnia, kantyna, dwóch strażników, co najmniej dwóch szefów w kuchni. Myślę, że do zrobienia na początek. I tu mamy zdrowie i dobre samopoczucie. Też myślę, że będzie sensowne. Dobra, psychologa musimy pierwsze co... Aha, czyli będziemy musieli sobie zatrudnić naczelnika, który musiałby mieć swoje jakieś biuro. W Quick Buildzie, z tego co pamiętam, były biura. Jest, office. Dobra, ustawmy je sobie na razie, nie wiem, jakoś tu. Żeby nie marnować miejsca, zróbmy 3. Staliśmy troszkę pieniędzy. Musimy zbudować sobie jakieś cele. Więc tak, zrobimy sobie jakieś tam na razie, może nie basic cell, a zrobimy sobie luxury cell, tylko shared cell, o. Raz, dwa, trzy, żeby jakieś cele były. Obok postawimy kilka zwykłych cel. Potem będziemy to pewnie powiększać, więc na razie niech sobie będą takie cele. Co więcej, dalej mamy budowanie prysznica, więc zrobimy sobie jakiś prysznic taki po środku na tego, na fundamentach. Dobra, jest fajnie. Zbudujemy sobie jeszcze tu. Zbudujemy sobie jeszcze tu. Dobra, niech to sobie wygląda w ten sposób. Zrobimy sobie jeszcze podwójne drzwi więzienne jakoś w tym rogu na razie. I to powinno wystarczyć. Co więcej, musimy zrobić kuchnię, kantynę. Kuchnia, kantyna powinna być gdzieś na dole, ale jako, że tu będę, to troszeczkę niżej. Więc tak, weźmiemy sobie gotowe pokoje chyba. A, wiem, czego jeszcze nie mamy. Musimy mieć utility room. Utility room jest czymś ważnym. I musimy go machnąć chociażby tutaj. Dobra, on będzie zrobiony. To już będzie mniejszy problem. Musimy zrobić kantynę jakąś, która będzie mogła sobie iść
tu nawet i kuchnię, która będzie mogła sobie iść jakoś. W sumie może być tutaj obok, czemu nie? Dobra, co najmniej dwóch szefów w kuchni, co najmniej dwóch strażników. Okej, niech będzie. Co najmniej dwóch strażników, co najmniej dwóch szefów w kuchni. Dwóch. Okej, teraz wszyscy muszą tu się sprężyć. Budujcie to szybciej troszeczkę. Dobra, biuro tu powolutku powstaje. Naczelnik wziął sobie zasiadł i zajął się... Musi zająć się zdrowiem. Musi zająć się zdrowiem, po czym musi zająć się tym i musi się zająć tym. Dobra. Niech on tutaj sobie bada powolutku. Ja będę miał potem dostęp do tego. Zaraz sobie zobaczymy, jaki tu personel jeszcze będzie dostępny. Zaraz. Zaraz powinien być na pewno coś... Kantyna, kuchnia, co to jest pod w... Podwórze chyba. Takie powiedzmy. Czyli muszę zrobić po prostu pokój związany z... spacerniakiem, który na razie będzie sobie takim spacerniakiem, który będzie sobie chodził tutaj. Mało ludzi na razie mam, więc nie jest to zbyt, powiedzmy, fajne, sensowne, jakby się chciało. Na razie budynku jeszcze nie ukończyli. O, ukończyli budynek, nareszcie. Więc w tym momencie mogę trochę prądu pociągnąć, który może iść tu i on może iść sobie tu do tych cel i przez te cele będzie szedł tu i będzie szedł sobie tutaj do całego bloku. Następnie musimy sobie jeszcze pociągnąć kable w tą stronę i kable pod te kuchenki tu i tu i jeszcze musimy wodę mieć, o! Jeszcze musimy mieć wodę, którą myślę, że pociągniemy sobie może tak na razie i rurkę sobie damy tutaj do tego. Wszystko powinno działać w takim razie, a jeszcze tu musimy wodę do tego podpiąć, no tak. Jeszcze woda musi pójść tym. Tu, tu, tu. I tu na dół jakoś w ten sposób pójdzie. O! Będzie sensownie. Tutaj jest otoczenie ściany. Tak, tak, to muszą ci dobudować. Więc tak, czy ty już w ogóle wszystko skończyłeś badać? Skończyłeś badać. Tu skończyłeś badać rozmieszczenie, zasady więzienia. Extra grant. Okej, okay, żebyśmy mogli więcej. Ekspansja, tax relief, prace, prawo, sprzątanie, coś tam, edukacja. Na razie nie jest mi zbytnio nic z tego potrzebne. Rozmieszczenie będzie mi potrzebne. I na razie tyle. Więc sobie pracuj. Czy jakiś personel? Księgową i psychologa. Reszta nie jest aż tak, powiedzmy, wymagana na chwilę obecną. O, czy coś zrobiliśmy? Na razie nic jeszcze nie zostało ukończone zbytnio. Oddział medyczny jeszcze musimy wybudować, więc wybudujemy sobie tutaj mały budynek. Tutaj taki malutki budyneczek. Większy nie będzie potrzebny. I zrobimy mu wejście od strony choćby tej. Dobra. A, spacerniak miałby być bezpieczny przynajmniej na jedną parę drzwi. No, wybaczcie, na razie nie za bardzo jest to możliwe. Więc na pewno to, to, tamto tu zostało zrobione. Okej, okay, teraz tu możemy zrobić obiekty. Możemy zrobić pokój, możemy zrobić gabinet. Właśnie, gabinet medyczny. Możemy zrobić sobie obiekty i możemy wziąć łóżko. Jakieś takie, więcej nam nie jest tu potrzebne. I z personelu możemy wziąć sobie dwóch lekarzy. Śmiesznie i świetnie. Zarazem. Aha, mówi mi, że nie są dostępne żadne stołówki. By this cell, prisoners in this cell will have nowhere to eat. Jak nie będzie miał gdzie iść? Będzie miał gdzie iść, tu musi iść po prostu. Właśnie, czy jacyś ludzie mogą w ogóle zacząć przychodzić, czy nie? To jest pytanie. O, możemy brać. Możemy brać. Weźmy sobie od razu 20. Czemu nie? Tak się zastanawiam, co jeszcze. Okej, okay, niech będzie. Tu jest gabinet, tu jest spacerniak. Musimy prysznic zrobić jeszcze. Zróbmy sobie tak. Dalej tu zrobimy sobie jako prysznic, tylko pokoje
Prysznic, prysznic, prysznice. Na razie to będzie jakoś tak bez rewelacji. Będzie tak. Zrobimy sobie obiekty. Zrobimy sobie kilka takich główeczek prysznicowych. Nie będzie problemu. Troszkę wody. Pyk, pyk, pyk. Pyk, załatwione. Więc prysznice no załatwione. Podwórze i cele. Cele dalej nie są załatwione. Więc cele jeszcze możemy postawić tutaj gotowe jakieś. Cel, basic cell. Raz, dwa, trzy. Zróbcie to tutaj. Wybudujemy sobie jeszcze ten cały spacerniak, który będzie tu załatwiony. W ten sposób, proszę. Okej. Tu jest ładnie, tu jest ładnie. Widzę, że mogłem jedno w tamtą stronę. O, ale się zrobiła siatka. Minimalnie 5 na 5. No tu będzie spacerniak. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 na 5. Jest, dobra. Tylko teraz jeszcze ktoś musi mieć jak stąd wyjść. No więc muszą być drzwi dla personelu. Nie, mogą być zwykłe drzwi. Mogą być drzwi więzienne. O, bęk w jedną i mogą być drzwi więzienne w drugą. Niech będzie. Pyk, 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 pyk. Personel, jest dwóch strażników. Tu nie ma na razie problemu. Ten spacerniak trzeba usunąć tylko w pokojach. O. Aha, nie dodałem sobie jeszcze. Spacerniak usuwamy. Spacerniak dodajemy sobie tu i tu. Spacerniak załatwiony. Wody troszeczkę jeszcze załatwić. W ten sposób. Okej. Nie wiem, co tu jeszcze. Ci mają dostęp do tego, ale ci nie mają dostępu. Nie rozumiem trochę tego. No trudno. Może im tu wystarczy dobudować trochę budynku. O, zróbcie to w ten sposób. Może będą się, nie wiem, lepiej czuli czy coś. Na przykład więźniów, co tam dalej? Trochę przyjdzie ich tutaj. I cele. Budowanie celi. No zbudowałem cele. Tylko nie za bardzo wiem, o co jeszcze chodzi. Właściwie to jest zbierz środki za pośrednictwem systemu dotacji. Raporty, zakładce dotacje, wycena, programy, kontrakty, plany, potrzeby, prace, intake. Aha, nie za bardzo cokolwiek tu mamy. Kontrakty. Zastanawiam się, czy tutaj mogę coś z tego wziąć sobie. Advanced payment, coś tam. Pay money investment fund will which unwillingly give a reasonable return on your... To może coś takiego być. Wait for funds, czyli po prostu muszę poczekać na pieniądze. I tyle. Widzę, że ci mają już dostęp teraz, nie wiem, o co chodzi. Dziwnie to sobie działa. Więc skoro tak, to mogę sobie zwiększyć ilość ludzi, tak? Bo za ile tam ci przyjeżdżają? No, ci przyjeżdżają za 15 minut. Za godzinę w sumie. No cóż, trudno. Tu jest na 6 osób, 6 to tu jest na 9, czyli na 3 osoby. Powinno być chyba na 4. Takie mam wrażenie. Nie mam też tej siatki, nie wiem, gdzie jest ta siatka. Która tu chyba powinna być. Cóż, co zrobić? Dobra, przyjechali. Prisoners intake. Już ich zabierają. Gdzie ty z nimi idziesz? Naokoło z nimi idą, nie rozumiem. Dobra, macie tutaj więcej ludzi, żebyście mogli ich załadować gdzieś. Tu nie jest problem, wait for funds, więźniowie posiłki. To też nie jest jakiś większy problem. Musimy zwiększyć sobie ilość... fill to capacity, do twojego więzienia nie przyjedzie. Aha, przynajmniej 100 więźniów, czyli muszę zrobić rzeczywiście 100 więźniów. Materiały. Tryb. Nie tryb, a quick build. Basic shirt saw. Czyli możemy zrobić sobie rzeczywiście takie łączone cele. Nie tak. Możemy zrobić takie łączone cele. Będzie to chyba trochę taniej.
A jednak zawsze... Oj, nie ma pieniędzy. A jednak zawsze w jakikolwiek sposób to sobie tam może podziałać, więc tak, jeszcze musimy sobie tylko zniszczyć mury w tym miejscu. Niech to sobie działa jakoś sensownie. I musimy czekać. Tu jeszcze przyjdzie 16 tysięcy za 62 godziny. Czyli w sumie za ponad 2 doby, za w sumie 3 doby. No troszeczkę jest. Modowanie celi. Nie wiem czemu mnie zaliczyło, ale co tam. Nie będzie miało dostępu. Spoko, spoko, damy radę. Spoko, spoko, wszystko się załatwi. Oni tu targają wszystko, wszystko powinno dać radę. Więc tak, stołówka jest, jedzenie jest, widzę, że jakiś w ogóle burdel się tu też zrobił troszeczkę. Ci gotują, tamci jedzą, nie jedzą. W ogóle nikt tu nie chodzi sobie, bo po co, czemu nie? On miał pracować w ogóle nad rozmieszczeniem, dalej tego nie zrobił. A szef musi być. Musi być szef, a mnie nie stać na kolejne biuro. No cóż, co zrobić, co zrobić? No to musimy poczekać na trochę pieniędzy niestety. Początki są dosyć ciężkie. Nie można tego zrobić tak, jakby się bardzo chciało. Tam podszedł, podświetlił, w trójkę siedzą, a to są teoretycznie 4 miejsca do spania. Ten gdzie leci z tymi cegłami? Aha, leci dokończyć ścianki. No dobra, niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Rur też nie dokończę na razie, chyba że jestem w stanie na minusie jechać. Nie, nie jestem w stanie. Czyli muszę poczekać na te pieniądze, które tu przyjdą. To mi nie przyjdzie. Tu mi przyjdzie 11 tysięcy za 10 godzin, bo mi dopełnią troszeczkę, 20 coś ludzi. Na razie nie jest to zbytnio potrzebne. Musimy zapełnić sobie saldo w banku, przynajmniej 100 tysięcy. I musimy zrobić 100 więźniów. No to chciałem powiedzieć 100 tysięcy, nie wiem czemu, ale tak wyszło. Nie wiem teraz też, co przydałoby się w sumie zrobić. Mógłbym sobie porozkładać wszystkie... Dismantle. Nie, gdzieś był, gdzieś była zakładka, gdzie mogłem sobie te drzewa łatwo... Aha. Stanowili sobie uciec, bo czemu nie? W końcu mogli. Nie ma tu w końcu murów. Co by nie patrzeć. Ten go tam przeszuka, jeszcze inny go pewnie odniesie. Sobie w ogóle tu odpoczywa, niech będzie. Dismantle. Nie wiem, nie ma tu zbytnio pieniędzy, więc no. Co ja mogę zrobić? Muszę sobie poradzić z czymś takim. Dismantle, dismantle, dismantle. Dismantle, dismantle. Dalej. Dismantle. Dismantle. I tu jeszcze jest jakieś drzewo. Możemy chyba ustawić w ogóle sekcję pokoju do eksportów. Tak, możemy ustawić eksporty. Niech będą sobie eksporty tu. 1 na 3 przynajmniej, no to jest. Teraz tylko ktoś mógłby właśnie przenosić i będziecie to zanosić i będą pieniążki z tego. Bardzo sensownie. Pyk, pyk, zaraz coś przyjedzie, powinno to zabrać, tak myślę przynajmniej. Jest sekcja na eksporty. O, rzeczywiście coś przyjechało. Teraz tylko to pyk, 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 wszyscy pochować. Jakiś gość w ogóle chyba ten co prowadzi zabrał to 8 sztuk, dostanę za to. Dostałem 800 za eksporty, pięknie. W drodze będą za 2 godzinki. Tu mamy jeszcze 46 godzin. Nie wiem czemu jest to budowanie celi cały czas. Dobra, przyszło trochę pieniędzy. Tu więźniowie w ogóle uciekają. Stanowili sobie zwiać. 5 w ogóle tych. Na razie to mam sloty, to chociaż jak oni mi uciekają, to też nie jest najlepiej. Jest 16 tysięcy, dobra, przyszło. Fundamenty, można w końcu coś machnąć. Okej, zróbcie coś. Robimy sobie quick builda, robimy sobie więcej... Szerco. Robimy więcej cel. Teraz musi starczyć pieniędzy, więc bez gadania robicie wszystko. Budujecie, bo oni inaczej sobie za bardzo pozwalają i sobie uciekają stąd. Materiały, zniszcz mury, te dwa. W tym momencie tu jest wszystko porobione, tu jest wszystko porobione, tam już sobie nie wyjdą w tym momencie.
Budowanie celi jest powoli, cały czas ludzie jacyś przychodzą. 38 osób przyjechało. No trochę was tu jest, nie powiem. 3800 już dostajemy. To jest to, czym więcej więźniów, tym więcej możemy dostawać pieniędzy. To jest jakieś tam nawiązanie również do fabuły z tego. Do fabuły z podstawki. O właśnie, w sensie fabuły z podstawki. Co ja bredzę? Do kampanii podstawowej. Dobra, zrobimy to sobie tak na razie. Mam nadzieję, że jeszcze prąd właśnie, prąd trzeba będzie jeszcze tu poprowadzić, więc prąd też sobie tu poprowadzimy. I powinno to wszystko sobie ładnie, no po prostu śmigać, działać, cokolwiek. Tu jeszcze przydałoby się kolejną strefę dostawić. Fundamenty. Aha, mam tylko 1000. To musimy sobie coś zrobić. Saldo, biednie. 100 więźniów, no połowa. Medium, 3 rodziny. A właśnie, teraz mogę 3 te brać, zapomniałem. Find illegal narcotics. Prisoners at least 30. Dobra, i zróbcie im małe przeszukanie. No niestety, na razie nie będzie zbyt dużo tych mojego, tego mojego personelu. Kosztujecie 500, wow. Musicie sobie poradzić. No na razie cokolwiek zaczęli przeszukiwać. Jakieś takie schron... O, coś znaleźć. Narkotyki musimy znaleźć. To jest podstawa. Mamy 54 miejsca, jeśli chodzi o nasze więzienie. Powinno dać wszystko sobie radę. Ciekaw jestem, czy oni w ogóle w tych takich łączonych celach mogą, powiedzmy, poradzić sobie, jeśli chodzi o to, żeby się nie bili. Czy jest coś takiego, czy nie jest coś takiego. Widzę, że powoli przeszukują. Tu nie ma kto im otworzyć drzwi. Ale co tam, ale tam ci przeszukują. Lećcie. Open. Tu im pootwierał, tu im pootwierał, tam im pootwierał. To jest jakiś gościu, który w ogóle został pobity troszkę. Idź do niego ładnie. Otworzymy wam drzwi. Tu już we dwójkę polecieli. Trochę pieniędzy. Na razie jest średnio, tutaj czekamy na pieniądze. Coś jeszcze możemy przyjąć? Nie, na razie mamy 3. Kontrakt. Budowanie celi. Nie wiem, no zrobiłem to, no ale... Nie za bardzo cokolwiek chce się tutaj dziać. Dobra, tu coś przychodzi, tam coś przychodzi, jakieś eksporty poszły. Nie ma już chyba nawet co sprzedawać za bardzo, chyba nie ma drewna. Skoro nie, skoro moi ludzie na razie się nudzą, to mogą sobie niwelować to, co jest tu, bo to nie jest mi potrzebne w chwili obecnej, może coś sprzedadzą z tego. Tu w ogóle ktoś jest... Brockway. Nie wiem co on tu robi. Nie ma narkotyków na razie, więc nie dostałem pieniędzy. To jest największy problem. Moi ludzie troszeczkę tam robili, troszeczkę tu robią. Wszystko po troszku. Tu jest ten ich cały spacerniak, który nie wiem w sumie, czy mogę określić spacerniakiem cokolwiek. Dobra, tu pozamykane, tu pootwiera... Serio się blokujecie na takich drzwiach? Te drzwi w ogóle gdzieś poszły sobie, nie wiem co się z nimi działo momentem. Ale co tam, znajdują jakieś telefony, jakieś w ogóle widelce, znajdują same rzeczy niezwiązane z tym. Co dalej? Musimy zrobić więcej miejsc. Mamy 57, nie mamy pieniędzy na to. Nie mamy na to totalnie pieniędzy, musimy sobie jakoś to zrobić. Gdyby się to zadanie tutaj już zaliczyło, to fajnie byłoby to wszystko ogarnąć, ale nie wiem, na razie mam tylko budowanie celi. No, to nie wiem, czemu to nie działa. Chyba, że mogę zrobić... Nie, to tak nie zrobię. Chyba, że zrobię sobie tutaj mniejszy. Tam się ktoś w ogóle z kimś bije. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Chyba, że zrobię... Tu... Czemu nie mogę pokoju zaznaczyć i odznaczyć? Aha, bo tutaj już odznaczyłem. Więc tak, może zróbmy sobie ścianę. Dobra, zróbmy tak. Zbudujcie to, zrobimy sobie tu wodę. A woda to jest idealnie na tym. To nie ma problemu. Kolejne 8700 przyjedzie do nas za 40 minut. To mnie cieszy. Skopali jakiegoś kolesia, tyle. Martwy. Okej. Spoko, da radę. Da radę, dobra, teraz tak. Obiekty, jakieś łóżko. Łóżko. Jakaś toaleta, sedes. Jakieś drzwi więzienne. Dobra, wy tu to wstawcie ładnie. Nie, może muszę zaznaczyć po prostu, że to jest cela.
to jest wasz spacerniaczek, cokolwiek, 19 godzin jeszcze do otrzymania jakiejś małej ilości gotówki, w końcu jakieś pieniądze przychodzą. Tam dalej w ogóle nie zrobione, czy ja wam nie dałem tego do roboty? Aha, woda tu po prostu nie sięga, tak? To weźcie, przeciągnijcie tą rurę tu i wepnijcie to z tej strony i powinno działać. Standardowa taktyka, jak coś nie działa, sprawdź, czy to działa w ten sposób. Pokoje. Cela. Dalej mi nie skreśliło z listy. Co tu w ogóle robisz? Idź stąd. Open door, lock open, nie mam pojęcia, cokolwiek. 58 miejsc. Trochę pieniędzy mamy już, to jest fajne. Tutaj mamy strasznie mało strażników. Musimy zatrudnić kogoś, kto może zrobić rozmieszczenie. Szef. Musimy zrobić jeszcze jedno biuro. To jest obowiązkowe. W sumie to dwa biura. Classroom, canteen, office. Jedno. I tu drugie. Dobra, powinno być z głowy. Pieniędzy trochę poszło i tak dalej. Strażników być może. Może strażników zróbmy kilku więcej. Strażnicy mogą być ok. Strażnicy mogą być mocni, tym bardziej, że tu część ludzi w ogóle stoi do niczego, tak sobie stoi. O, przyszedłem do tego. Z ambulans zabrać tego kolesia. Gościu ma 62 lata, miał 62 lata, jeszcze miał chyba 13 siedzieć. Ciekawa ilość, ciekawa. 8 tysięcy, co to? Tu przyjdzie mi 16. Jest w drodze standardowa ochrona. Find illegal narcotics. 20% dopiero. Posiłki. Jak zrobimy z fundamentami? Ile kosztują mnie fundamenty? Żebym mógł zrobić tutaj takie fajne więzienie, potrzebowałbym 6,5 tysiąca. W sumie czemu nie? Stać mnie w tej chwili, zróbmy takie pomieszczenie. Widzę, że oni wszyscy... A, bo wy tu nie macie bramki. Wy tu nie macie brameczki do wejścia. Już wam robię. Bo tu nie jest bramka do wejścia i oni wszyscy latają dookoła. Tu też postawimy sobie drzwi, niech będzie. Wszystko powinno być już łatwo, jasne i w ogóle co tylko. To jest pozałatwione, 57 osób. Pieniędzy na razie biednie, ale za 7 godzin powinno mi przyjść trochę pieniędzy. Nie sądzę, że zdążę to wybudować do kolejnego tutaj, bo tu chyba jedna, tylko jedna osoba. $500 jest za osobę. Więc jeśli przyjął mi ich naraz sporo, to byłoby fajnie. Niestety nie będzie mnie na to stać. Będą mogli tylko kable poprowadzić, elektryczne właściwie. W ten sposób. Jeśli będą w ogóle mogli to zrobić. Czemu nie? Czemu nie? Więc tak, tutaj mamy przyjście jakieś. Czemu w ogóle? Czemu wy tu siedzicie? Moglibyście to robić cokolwiek innego. A siedzą tutaj. Odpoczywa, zmęczony. Ludzie siedzą w tych swoich celach, oni tutaj robią cały czas coś. Nie mam rozmieszczenia, zbudowali. To zbudowali, dobra, to teraz tak, potrzebujemy ciebie, szefie. A brak funduszy troszeczkę, no dobra. Musimy poczekać chwilkę. Zaraz ten cash flow powinien troszeczkę nam przylecieć. Powinniśmy móc go zatrudnić. Bo to jednak jest bardzo potrzebne. Dobra, szef. Dobra, biuro szefa. Szef sobie zaraz ogarnie, zaraz powinno mi się rozmieszczenie ustawić. Z rozmieszczeniem już będzie o wiele łatwiej. Za 2 godziny przyjdą pieniążki, bardzo fajnie. Dziękuję. Więc tak, na pewno tu ktoś musi siedzieć. Tu ze dwóch musi zawsze siedzieć. Na stołówce tu jedna osoba musi otwierać. Więc niech to sobie działa w ten sposób. Byłoby miło, gdybyście się właśnie jakoś tak porozstawiali. Dalej, co mamy dalej, 5 tysięcy, przyszły mi pieniążki, fajnie. Teraz możemy zrobić clean up supply for stolen tools, remove the supply of stolen weapons. Okej, co tu jest long term, wait for funds, znowu, nie za bardzo. Serve a single low quality low variety meal for 2 days, to nie. Build a staff room, at least 5 guards. Okej, staff room nie jest zbytnio męczącą rzeczą do zbudowania. Tylko jakie on musi ten pokój spełniać warunki? Staff room, pokój personelu 4 na 4. Raz, dwa, trzy, cztery.
Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli musimy coś takiego wybudować. Na chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, niech będzie w ten sposób. I tu zrobimy sobie malutkie drzwiczki jakieś dla personelu. Tam już się z kimś piją. Już nieprzytomny, pozałatwiali ich. Ten tu chce uciekać w ogóle. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Zamknijcie od tej, zamknijcie od tej. Teraz w tym momencie potrzebujemy obiektów, nie, pokoje. Pokoje to ma być pokój dla personelu. Tu. Dobra, jest. I teraz trzeba dużą kanapę szeroką. I automat z napojami. W ten sposób. Ale ich tu ganiają cały czas i tłuką. Ci ludzie nie za bardzo chcą być posłuszni. A, mamy 15 tysięcy, więc możemy zrobić sobie szybkie quick build. Zrobić sobie shirt sell. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu już nie. Możemy zrobić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czemu nie? Zróbcie to na razie tak. Będzie troszeczkę więcej miejsc. Jeszcze chyba setki nie przebijemy, ale będzie niedługo, będzie niedługo. Ktoś tam znowu się, tu jak się tłuką w ogóle, co tu się dzieje? Wszyscy się ze wszystkimi biją. Policjanci ranni, wszyscy ranni. Dobra, myślę, że muszę troszeczkę w personel lekarzy pójść, żeby to wszystko w ogóle dało radę. Brygadzista, możemy jeszcze... Chodź, brygadzisto, przydasz się na coś tam. Nie wiem, co prawda, na co za bardzo na chwilę obecną, ale co tam. Tu trzeba będzie jeszcze wodę podłączać wszędzie. Dobra, więc tak, woda raz, woda dwa. Będzie woda trzy, woda cztery. Okej. A, jeszcze tu trzeba kogoś ze dwóch strażników tu przypisać. Tu trzeba ze czterech przypisać. I nie mamy strażników też, więc jest średnio. Max Hired. Aha, nie to. Tak, żeby jeden zawsze był zapasu. Mamy 70 miejsca na razie. A musimy zrobić to i musimy mieć 100 tysięcy. To musimy sobie troszeczkę pozbierać. Tu się zrobiło coś tam. Remove the supply of stolen tools i tak dalej. Dobra, to będziecie im robić w nocy, bo tu jest posiłek, potem jest czas wolny i jest spanie, czyli w czasie spania pójdziecie ich wszystkich tam, no, po prostu poprzeszukiwać, bo nie będą mogli już nic więcej zrobić. Dobra, macie czas wolny. Czas wolny to idą sobie do celi, bo czemu nie, w końcu mogą. Dobra, i zaraz powinniście, dobra. Przeszukanie. I szukać ich. Wszędzie. Troszeczkę tutaj of remove the supply of stolen tools, the stolen weapons. Więc niech przeszukują, niech szukają, co to jest w ogóle. Fajki, trucizna, widelec, pałka, wiertarka. Nie wiem w ogóle, gdzie mogli znaleźć wiertarkę, no ale nie wnikam. Więc tak, tu jeszcze troszeczkę fantów. Tam jeszcze troszeczkę fantów. Tam kogoś w ogóle pozamykali w kajdany. Tu nie mogą się podostawać. Trzeba byłoby zrobić typowe... A, nie możemy tego. Patrole. Muszę odblokować. Patrole. Tu. Niech on szuka sobie... O, idealnie mi pieniędzy starczyło. Muszę sobie poczekać, aż się patrole odblokują. No access. No, domyśliłem się, że nie ma dostępu tam. Dobra, niech się zrobi. Pięknie. Teraz tak, patrolem. Raz, dwa. Tu na spacerniaczku. Patrolek taki. Strażnik tu może być taki, tu może być taki. Ale tu na pewno odpada coś takiego. Tu robimy sobie w ten sposób. Raz, dwa. Tu pod prysznicę i razem z tym wejściem. Raz, dwa. I tu powinno wszystko sobie działać. Nikt nie powinien nam tu uciekać. I tu jednego strażnika damy, żeby mógł wszystko sobie ogarniać bardzo ładnie. Okej, okay, powinno być sensownie. Mamy 94 cele. Naprawdę tak mało nam zabrakło? To jest chore. Tu trzeba troszeczkę powiększyć. Nie wiem, myślę, że do takiej...
Nie ma pieniędzy, więc trzeba poczekać. Czy wziąłem coś ciekawego jeszcze, jeśli chodzi o programy, kontrakty? Muszę poczekać. Muszę poczekać. Riot Police. Robi się źle. Ale spoko, zaraz zapanujemy nad wszystkim. Pyk. Poklepią ich trochę. Już jest wszystko ogarnięte. Jeszcze przejdźcie się dalej, czy nikt nie ma tam jakiegoś problemu. Bardzo fajnie. Możecie się cofnąć. Oni tu będą ranni troszeczkę. Momentami nie będą. Okej, ci ich poleczą. Wszystko poszło. Okej, chyba tylko jeden mi umarł. Tak, tu jest jeden martwy. Znaleźli jakąś broń. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie to ma działać, no ale trudno. Mam za dużo więźniów, mam za małą stołówkę troszeczkę, tak? Daje się to ciut we znaki. Więcej kucharzy, personel. Dlatego może wybuchają zamieszki. Bo jakie wy macie w ogóle zapotrzebowania? Plan nie potrzeby. Family, recreation, food. Rekreacja, byście chcieli jakąś rekreację, tak? No to ja wam zaraz walnę tutaj, kantynkę, utility room, common room, o. Ja wam walnę to taki common room. Tutaj co jeszcze będziecie mogli mieć? Ktoś tam będzie mógł mieć luxury cell, może... Nie przesadzajmy. Tu będzie drugi common room. Ile on kosztuje? Jest napisane, ile kosztuje, czy nie? Nie jest napisane, ile kosztuje. Więc musimy zrobić sobie po prostu fundamenty. Jakoś dotąd jeszcze. Jakoś tak. Zróbmy to. I tu trzeba będzie jeszcze zrobić przejście przez to wszystko, czyli więzienna kratka. W ten sposób. I jakiś personelik z rozmieszczeniem tu, żeby tu ktoś stał. I powinno być wszystko gitens. Dobra, i tu jeszcze możemy zrobić sobie więcej cel. Potrzebujemy 6 cel dosłownie, quick build. Więc basic cell. Jedno dalej potrzebuję jeszcze. A najlepiej zrobić to tak. Dobra, zróbcie to, będzie git. Trochę strażników też by się przydało, nie ukrywam. Dobudujmy sobie do 20. Tutaj przydałoby wam się też troszeczkę poprawić sytuację z tym jedzeniem waszym. Będzie biednie. I obiekty. Lodówka. Raz, dwa. I kuchenka. Raz, dwa. Wszystko powinno być raczej do zrobienia. Ale ich się tu pcha. Posiłków mamy sporo, powinniśmy dać radę jakoś tam. Tu się porobiło coś, więc tak, quick build, basic cell, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, będziemy mieć 101 więźniów i powinno być git. Czy coś zostało zrobione? Narkotyki, 70% chyba jest, więc powolutku idzie. Teraz tak, co tu, co tam? O, tu jest jakiś polaroid. Wstrzykiwali sobie coś, co? Tak, niedobrzy ludzie. A, tu jeszcze woda jest potrzebna, no tak. Pyk, pyk. Pyk i do głównej rury. Co jest, nie poszła? Nie mam pieniędzy, dobra, nieważne. Nie było tematu. Muszę poczekać, aż coś tam jeszcze porobią. A właśnie, oni śpią teraz, to możecie ich jeszcze przeszukać raz. Shakedown underway. Szukajcie bardzo ładnie, może coś znajdziecie. O, już jest 80%, 90%, zaraz dostanę pieniążki, to lubię. O, dobra, zostało zrobione, to może od razu coś znajdę kolejnego na kontrakty. Dobra, to jest słabe. Piekun finanse. Czemu nie? Zostało zrobione. Edukacja, klasa. 20. Have a
pass the foundation. Have to pass, pass, aha. Long term in... myślę, że to nam powinno wystarczyć do wykonania tego wszystkiego. O, i tam to się też zrobiło. Wait for funds, niech będzie. Więc tak, stać nas, to możemy zrobić sobie to tak. Tak. Połączyć sobie to z tym. Mamy pieniądze i mamy powolutku saldo. Saldo w banku, nie wiem co prawda co to jest ze saldo w banku, ale co tam. Jeszcze weźmiemy sobie trochę personelu, żeby to na pewno wszystko starczało. Dobra. Nie wiem czemu te cele nie chcą się zaktualizować, ale jakoś tam sobie działa. Ktoś tam z kimś gania, personel, rozmieszczenie, patrole. Tu jeszcze musimy zrobić jakiś patrol podwójny. Bank w ten sposób. Część została zrobiona i jeszcze została nam jedna część. Solitary confirmed. Dobra. 91% solitary cell. Bank, tu jest jakaś solitary cell. Tu będzie jakaś solitary cell. W końcu może tu być. Tu mogą jakieś tam sobie wystawać solitary cell. Czemu nie? Będą sobie tak dziwnie wystawały. Oh my god! Oh my god! Bank. Jakoś w ten sposób. Nie wiem, co tu jeszcze mogę zrobić. Kilka wybudowałem. Jest 81%, więc powolutku dajemy radę. 82%. Nie wiem, co prawda, czemu 100 tysięcy, a mam 81% i działa, ale co tam? Czemu nie? Mamy całkiem fajną liczbę pieniędzy, która przychodzi. Okej. Aha, i tu jest na końcu zawsze. Pyk, pyk i pyk. A i tu jeszcze jakaś jest, więc trzeba to też podłączyć. I tu trzeba coś podłączyć. Nie jest to ani trochę piękne. Nie jest to ani w połowie tak, jak ja bym chciał, ale co tam. Niech sobie będzie, tu trochę pieniędzy przyjdzie. Tu jest edukacja, żeby odblokować. Tutaj muszą ukończyć kursy, więc na razie mi się z tym nie pali. Poczekam sobie do tych 100 tysięcy, bo to jest w sumie to, na czym nam zależy w chwili obecnej. Mógłbym to w sumie przyspieszyć tą edukacją i biurokracją, ale musiałem wydać mnóstwo pieniędzy. General education, coś tam jeszcze. Coś jeszcze mi wskoczyło tutaj. 50 tysięcy, 84%. No, tu ktoś sobie ucieka w ogóle. Ucieknie sobie. Nie wiem w ogóle, jakim cudem oni tu uciekają, ale co tam. Więc tak, tu macie jeszcze, wstawcie jedne drzwi więzienne. Tu są w ogóle drzwi więzienne, więc nie ma problemu. Ale moglibyście też postawić na przykład mur. Taki sobie po prostu murek dodatkowy z jednymi drzwiami więziennymi, jakby co. Żeby nie było problemu. Okej, okay, to już załatwione. Coś jest, aha, bo jeden więzień zwiał, no to mi nie zalicza tak jakby. Pozytywne przepływy pieniędzy. O Jezu, co tu się dzieje? Co oni tu zrobili w ogóle? Trzeba, widzę, dobudować troszeczkę budynek. W ten sposób. Nie mam pieniędzy? Mam pieniędzy. Dobra, niech to się zrobi tutaj. Ci tu dają radę z jedzeniem, ale nie mają, jak powiedzmy, już gdzie kłaść tego jedzenia. Materiały. Clear indoor area. Nie, tak, zniszcz. Pek. Pek, pek. 49,83, dajemy radę. Na razie żadne zadanie nie zostało ukończone. Godziny musimy czekać. Tutaj w ogóle cały czas jakiś... rozmieszczenie. Może nie tak, może patrole. I tu niech zawsze ktoś pilnuje, będzie łatwiej. To zostało, widzę, zrobione, więc obiekty, jeśli chodzi o... Nie, jeszcze stołówka. Stołówka, stołówka, tu jest stołówka. Więc możemy sobie troszeczkę tą stołówkę powiększyć. I z obiektów możemy wstawić ladę. Jedną, dwie lady. Trzy lady. Możemy wstawić jeszcze jakieś
Jeszcze jakąś ławkę. Tak, żeby wykorzystać miejsce jakoś. Tu, tam. Coś więcej po prostu, żeby było. No, chyba damy radę. 50 tysięcy. Musi ten jeden, dwóch musi przyjechać, dwóch przyjedzie. Bardzo fajnie. Żeby po prostu zawsze było pełne więzienie i tyle, żeby się nie bawić. Ale fajne jest to właśnie to, że może, że wybuduję sobie naraz na przykład dodatkowe 100 miejsc, to przyjedzie 100 naraz i dostanę naprawdę mega ilość pieniędzy na start. To jest naprawdę fajne. Nie zawsze może to wychodzić, ale co tam, za 2 godziny przyjadą. Będzie, no, będzie sensownie, będzie fajnie, mam nadzieję, przynajmniej 84%. Ile jest saldo w banku? Przynajmniej 100 tysięcy. Nie wiem, o co z tym chodzi, czemu jest 85? Powinienem mieć 85 tysięcy przy sobie. 86. Nie wiem. Zobaczymy z czasem, jak to wyjdzie. Oni za 18 minut przyjeżdżają we dwójkę. Dobra, zapraszam. Prisoner intake. Teraz mógłbym im pozwolić trochę uciec, żeby potem przyjąć ich i dostać pieniądze. O, tu w ogóle jest brak prądów, to fajnie. W ten sposób, o. Tam jakaś woda się w ogóle rozlewa, bo to od pryszniców leci wszędzie. Takie, bo czemu nie, bo w końcu może. Odpływy. Okej, można zrobić tak. Już ktoś się tam z kimś próbuje bić. A no co zrobić? Ciekawe, czy oni to zamontują, to czy nie. Dobra. Czas czekać na pieniądze. Musimy zrobić tutaj jakiś kurs, szkolenie. Zastanawiam się nad tym, czy tego nie zrobić po prostu, jakąś klasę taką szybką. Mógłbym zrobić taką klasę tu. Jakbym wybudował tą klasę. To było build a classroom. To jest build a 20 school desks. Musimy dwie takie zrobić. O. Dobra, jedno zostało zrobione, drugie zostanie zrobione. Education for bureaucracy. Edukacja. No ktoś to w ogóle będzie badał, tak? Tak, ktoś to będzie badał, nie ma problemu. Więc education for bureaucracy będzie zrobione. Tu trochę prądu, żeby nie było. Mógłby tu zawsze siedzieć sobie jakiś policjant przyjemny w tym miejscu. Dalej, mamy 80%, już nie wiem, czego to zależy. Dobra, personel, rozmieszczenie, tu też ktoś mógłby siedzieć zawsze. Mamy 100 na 101, to jest fajne. Tu czas powolutku leci, posiłki też są całkiem sensowne. No nie wiem, dają sobie radę na razie. Jest git. Zbierz coś z systemu dotacji. A, czyli to jest właśnie to, co ja robię w tej chwili, to jest jako dotacje. No dobra, są klasy. Have a prisoner pass, okej, teraz muszę im jeszcze tylko w ciągu dnia, plan dnia wymienić troszkę na taki sensowniejszy, dobra. I kontrakty, programy. General Education. General Education. I Foundation Education. Okej. Oni będą teraz po prostu sobie robić powoli sami. Myślę, że przyspieszymy z tym dzięki temu. Mam przynajmniej nadzieję, ale tu się robi naprawdę syf. 80-90% jest najedzonych, 91%. Mogą sobie usiąść gdzieś wszamać, to jest najlepsze. Co prawda sprzątania potem jest, no, sporo, ale co tam. Jeden kładzie tackę na drugim i ten tu jeszcze sobie w ogóle usiadł, po prostu te w of Winterfell. Holder of Winterfell. Holy shit. Holder of a strong, simple-minded man, mentally trapped in another reality. Hodor to silny, prosty człowiek, prostomyślący człowiek, mentalnie tak jakby uwięziony w innej rzeczywistości. Aha, czyli uprowadził młodego
chłopca i przemierzał z nim tak jakby, nie wiem, country, no... Nie świat bardziej, a to miejsce, gdzie żył. Z niewiadomego porządku. Kiedy został aresztowany, jedyne co powiedział z dumą to Hodor. Holy shit. I ma 18 lat. Hodor of Winterfell. What the fuck. Oh my god. Nie wiedziałem, że to są takie rzeczy. Ja tylko zobaczyłem of Winterfell i tylko takie What? Nie wiem, gdzie pan of Winterfell mieszka, ale śmiesznie, no. Co najmniej śmiesznie. Dobrze, 86 tysięcy. Oni się tu muszą iść uczyć z czasem. Co więcej, mam budowanie celi. Czy coś jeszcze zostało zrobione przez nas, albo może być zrobione? Long term... Aha, czyli musimy czekać na te pieniądze, które tutaj będą szły jeszcze 120 godzin. Aha, jedna osoba przyjedzie do nas z ranka. Są jakieś izolatki, ale chyba nikt w tych izolatkach w ogóle nie siedzi, bo czemu nie? Oh my god! Oh my god! Ciekaw jestem, czy ktoś jeszcze jest ciekawy w takich tych... w tych ludzikach. Ha. Ten wygląda specyficznie. Tu siedzi Leishan. Maginiskie ryzyko, normalne ryzyko, jest ich aż 74. Ale pana Winterfell nie widzę za nic. Pan Winterfell gdzieś nam tutaj uciekł. Winterfell, Winterfell. Tu jest. Tu jest Hodor. Hodor of Winterfell. Skazany na 8 lat. Już wiem, gdzie ma przynajmniej tego celę swoją. Ma prywatną celę. Kurde, to się człowiek potrafi ustawić. No raczej ktoś... Wow! Ludzie tu się nawet czegoś uczą, ale widzę, że starsi sami tu siedzą. Najmłodszy ma chyba 29 lat. Okej, okay, poszli sobie. Tu tam, jedni przychodzą, drudzy wychodzą. Ktoś tu przychodzi się pobawić w jakiś sposób. O, tu się biją z tym, z policjantem. Jest do przeszukania. 90% mamy pieniędzy. I będzie chyba to ukończone. Troszeczkę trzeba posiedzieć przy tym wszystkim, ale co tam... Jakiegoś lekarza bym wysłał w tą stronę, żeby kogoś mógł tu chociażby uleczyć. Gdzieś tu pędzi, sobie widzę. No, tamtego poszedł uleczyć. Tego zaraz powinni złapać i uleczyć, jak będzie przechodził. Aha, on najpierw przyprowadził na łóżko. Pyk, 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 uleczony, odstawiła go. Załatwione, spoko, możesz iść. Jeszcze potrzebuje 9%, więc na spokojnie. Nie wiem, na jakiej zasadzie ma działać to saldo w banku, ale przychód. 18 wydatki. Tacka, coś tam, cash flow, okej. Okay. Niech będzie. Nie wiem, czy tu by się nie przydało troszeczkę, chociaż na razie nie będę nic dostawiał, nic dokładał, więc raczej powinniśmy dać radę. Widzę, że... Co tu jest za problem? Poważne zażalenia. Ciekawe jakie, tylko nie mówią mi jakich właśnie. To jest największy problem. Tu się znowu biją, no normalnie, masakra. Okej, okay, jakieś jedzenie tu w ogóle jest ogarniane. Sporo ich przychodzi, a sporo jedzenia jeszcze jest niegotowego w ogóle. Znaczy sporo z nich może chciałoby przyjść, ale nie jest to gotowe. 93%. Powolutku, powolutku do celu. Tutaj te kursy też się robią powoli, bo oni tu będą, o właśnie, nie, myślałem, że idą właśnie do celi. No nie celi, a do klasy. No to więzienie jest naprawdę, wow, to jest wszystko i nic. To jest wszystko i nic. Jakie oni mają w ogóle teraz czas wolny, tak? Czas wolny i wysiłek. Nie ma czasu wolnego, będziecie mieć tylko tak, o. Praca i czas wolny, więc będziecie mogli sobie pójść na kursy. 60 coś procent, pierdzielają wszyscy. Jestem taki z tą, o! Peter Laskin. Silent Leishan, przepraszam. Coś z bitcoinami. Oh my god. Naprawdę dziwne są te rzeczy. Gdyby wszystko było przetłumaczone normalnie, można byłoby tak łatwo coś ogarnąć. Dobra, czas wolny tutaj tego. 95%. Zaraz powinno to wszystko być. Wydaje mi się, że to powinienem 60 tysięcy zbierać, a nie 100.
No ale może to jakieś tam moje podejście. Wszyscy śpią, nie mam zadania. Muszę czekać na gotówkę. Normalnie mógłbym coś budować, mam sporo pieniędzy, ale moim zadaniem jest to, żeby uzbierać pieniądze, a nie żeby robić cokolwiek takiego. Cash flow. Powoli to idzie, bo ten cash flow za każdym razem co te 15 sekund jakoś... Teraz powinien właśnie kolejny wskoczyć. Co 13 sekund widzę, przychodzi, ale to jednak nie jest taka kwota, jaka byłaby mi potrzebna. Myślę, że to jednak 60 tysięcy było, tam jest wpisane 100. Teraz kolejny. Dziękuję. 97 mamy. Więc potrzebujemy 60 tysięcy, jeszcze takich wypłat potrzebujemy 5, więc potrzebujemy jeszcze około minuty, żeby móc to teoretycznie wszystko zrobić i zamknąć sprawę z tym więzieniem. Już się zmieniło na 98, czyli zapewne będzie to 60 tysięcy, a nie wiem, czy tłumaczenie się zmieniło, czy gra się zaktualizowała i tłumaczenie zostało stare, nie wiem, ale 60 tysięcy to jest chyba ta kwota optymalna. I kolejne pieniążki na nasze konto, dziękuję serdecznie. Zaraz będą kolejne pieniążki na nasze konto, widzę, że tu wszystko działa jak działa, nic się nie zmienia. No, ten system jest całkiem okej, tego nauczania, ale nie zdążymy go chyba wykonać do końca. Dobra, teraz brakuje nam jeszcze dwóch takich wypłat i będzie spokój. Na pewno czy nie mam żadnego drewna do sprzedania czy kogo. Tu jest jakieś drzewo jeszcze na eksporty. Rozłożyć to. Okej. Niskie zagrożenie. To mi się podoba. Dzień 33. Czas, niby gram tutaj, co? Przez jaki czas prowadzę więzienie? Półtorej godziny? Nie ma opcji, że tyle prowadzę to więzienie. Okej, poszło wszystko. Wiedziałem, że ktoś się w końcu zgłosi. Mayor Kevin Heller. Minimalne wymagania więzienia zostały spełnione. Teraz masz wolną rękę. Dalsza ścieżka rozwoju zależy wyłącznie od ciebie. Kancelaria burmistrza zależy wyłącznie na... zależy wyłącznie na jednym wskaźnikach recydywy. Jeśli obniżysz wskaźniki recydywy wśród swoich więźniów, będzie to prawdziwy sukces. Ludzie pokroju dr Hersta sądzą, że można tego dotknąć wyłącznie przez kształcenie, resocjalizację, naukę, umiejętności i tym podobne. Osobiście uważam, że kary, że surowe kary są bardziej skuteczne. Wybór należy do ciebie. Powodzenia. When you are done, click on the priority on the road to leave the prison. Czyli po prostu na drodze, gdzieś tutaj powinien być, tak? Polaroid. Tu jest Polaroid. Okej, to będzie chyba koniec naszego całego tutaj bawienia się w kampanię. Chociaż coś tu jeszcze ciekawego chyba jest. Wciąż nic? Ile to czasu minęło? Straciłem rachubę, żadnych telefonów, żadnych listów. Przykro mi, Morgan, to musi boleć, ale dostaj szansę. Nie zrób nic głupiego. Henry, powodzenia! Nie próbuj wmawiać im tego, co sądzisz, że chcą słyszeć. Muszę iść, za minutę mam występ na żywo. Witamy z powrotem w specjalnej wiadomości CNDC. Jesteśmy z burmistrzem miasta Calvinem Hellerem. Nauczony nas dyrektor Walter Hurst, którego oskarżono o trwanie ogromnych sum pieniędzy na reformę więziennictwa. Doktor Hurst, czy uważa pan, że osiągnął sukces? Uważam, że każdy ma szansę na poprawę, musimy dać więźniom tę szansę. Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zaobserwowałem znaczną poprawę w zachowaniu i nastawieniu przebywających tu więźniów. Więzienie powinno być karą, a nie miejscem rozwoju osobistego. Karanie i pozbawianie więźniów człowieczeństwa jest tylko zachętą do łamania prawa. A więc? Dajemy tym ludziom wartościowe umiejętności, co najważniejsze, nadzieję. Pomagamy im zostać pełnowartościowymi obywatelami po wypuszczeniu na wolność. Z
Zwykli obywatele nie mają dostępu do darmowego szkolenia, darmowej edukacji i gwarantowanej pracy. Ignorujemy ofiary przestępstw i nagradzamy ich oprawców. Wydajemy ogromne sumy tylko po to, by przestępcy czuli się dobrze. Otworzy mu żona z dzieckiem, tak? Pomagając każdemu z osobna możemy zmienić świat na lepsze. Można setki razy wymawiać kotu, aby nie krzywdził ptaków w ogrodzie, ale on zawsze po nie wróci. Taka jego natura. Created by Chris Delay. Czyli roztwórca. W tym momencie będą leciały sobie napisy. Ja nie będę was, powiedzmy, trzymał z samymi napisami, bo nie są one zbyt ciekawe zazwyczaj. Tutaj mamy pokazane osoby, które są odpowiedzialne za różne rzeczy związane z Prison Architect, czyli właśnie za rysowanie, za dźwięk, za animację, czy cokolwiek takiego. Bardzo fajnie zostało to stworzone, bardzo fajna kampania, mimo że jest to gierka, gdzie właściwie nie da się aż tak zbytnio emocji przekazać. Powiedzmy, zbytnio nie da się tych emocji przekazać, bo jest to grafika jaka jest, jest to rzut z góry, no to tak myślę, że wyszło to całkiem sensownie. My będziemy grę oczywiście kontynuować na takim bardziej sandboxie, gdzie stworzymy sobie własne więzienie i będziemy tym więzieniem sobie zarządzać. Moim celem myślę, że będzie takie, powiedzmy sobie na chwilę obecną, przynajmniej 500 więźniów w więzieniu, tak żeby to więzienie również jakoś sobie tam działało. Jak to nam wszystko wyjdzie, zobaczymy. Jeśli będziecie chcieli więcej, to będzie więcej. Również czeka nas pobawienie się troszkę ze trybem Escape, gdzie będę starał się uciec zarówno ze swojego więzienia, jak i z więzienia kogoś innego. Póki co to by było na tyle. Troszeczkę dłuższy odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Póki co komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!